Dlaczego warto czytać książki? Podczas spotkań autorskich w gminie Skarbimierz pisarka Jolanta Reisz-Klose starała się zachęcić dzieci do sięgania po literaturę. Pisarka, która ma w swoim dorobku książki dla najmłodszych oraz trochę starszych dzieci, mówiła o swojej twórczości, książkach i inspiracjach. Autorka opowiedziała także o tym, skąd wziął się pomysł pisania dla dzieci, dlaczego lubi właśnie bajki i jak ważna w życiu jest wyobraźnia. Ja generalnie z zawodu jestem dziennikarką i przez lata pisałam różne rzeczy, niekoniecznie bajki. Do momentu, aż urodziła się moja córka, mieszkaliśmy wtedy za granicą, i opowiadałam jej różne historie i te historie się podobały nie tylko jej, ale również jej kolegom, koleżankom. I tak wymyśliłam, że być może warto. Wtedy jeszcze jakby pisanie książek nie było moim głównym zajęciem. Ciągle jeszcze pracowałam jako dziennikarka. I właściwie od roku dopiero skupiam się tylko i wyłącznie na pisaniu książek. Wiele inspiracji wynika z takich prostych obserwacji rzeczywistości. Autorka opowiadała też o tym, że bajki mają wartości terapeutyczne, bowiem pomagają leczyć choroby duszy, takie jak strach, lęk czy smutek. Dzieci z zainteresowaniem słuchały opowieści pisarki, a dodatkowo ćwiczyły swoją wyobraźnię, rysując przeróżne postacie. Nie zabrakło też pytań do autorki. My się cieszymy na każde spotkanie autorskie, bo to zbliża czytelnika do pisarza i otwiera bardziej na te książki. To wiadomo teraz, kto siedzi po tej drugiej stronie. I myślę, że to jest ważne, żeby robić. Bardzo się cieszę, że my tak działamy, przynajmniej raz w roku zawsze ktoś do nas przyjeżdża, ktoś odwiedza naszych mniejszych czy większych czytelników. Mam nadzieję, że tak będzie coraz częściej. Dzięki takim spotkaniom oraz czytaniu książek dzieci dowiadują się nowych rzeczy oraz są bardziej ciekawe świata. Dlatego warto angażować dzieci już od najmłodszych lat. My jesteśmy zawsze chętni w tym, żeby poznawać nową literaturę dla dzieci. No mój syn ma dopiero 3 lata, ale jesteśmy na takim początku w zapoznawaniu się z książkami, które byłyby dla niego przydatne, w szczególności interesuje nas coś, czym bardziej syn się zainteresuje na dłuższy czas, w szczególności, że jest jeszcze malutki i dla niego najfajniejsze są takie krótkie książeczki, gdzie, no bo on jednak długo nie potrafi przykuć uwagi nad dłuższym tekstem, więc w tej chwili szukamy takich krótkich opowieści. A z mojej strony ja też dużo zwracam uwagę na książki, które mogłyby go czegoś uczyć. Czyli załóżmy tak, jak szłam tutaj w tym kierunku, to sobie pomyślałam, że może coś bardziej pod kątem nauki liczb, alfabetu, coś takiego. Dwie ostatnie książki autorki to biografie papieży, Franciszek, papież tysiąca uśmiechów oraz Dlaczego Jan Paweł II lubił wtorki. Aktualnie trwają prace nad książką pod wstępnym tytułem O dziewczynce z kraju, w którym nie można się śmiać, która opowiada między innymi o tym, że nie wszystkie dzieci mają możliwość korzystania z przywileju nauki.